Niech A i B będą punktami na płaszczyźnie. A ma współrzędne (0,0), a B ma współrzędne jakieś małe b i 2. Niech ABCDEF będzie równobocznym wypukłym sześciokątem, takim, że miara kąta FAB jest równa 120 stopni, bok AB jest równoległy do boku DE, bok BC jest równoległy do boku EF, bok CD jest równoległy do boku FA, a współrzędne y. Jego wierzchołków są różnymi elementami zbioru liczbowego 0, 2, 4, 6, 8, 10. Pole tego sześciokąta wyraża się liczbą postaci m razy pierwiastek z n, gdzie m i n są dodatnimi liczbami całkowitymi, i n nie jest podzielne przez kwadrat żadnej liczby pierwszej. Obliczyć m plus n. Czyli pytają nas tutaj o pole jakiegoś sześciokąta, który tutaj jest w taki zawiły sposób opisany, zaraz to rozwikłamy. No, i to pole się wyrazi jakąś liczbą taką niewymierną, m razy pierwiastek z n. No, i tutaj w tym zdaniu o podzielności to chodzi po prostu, żeby wyciągnąć, co się da przed pierwiastek, żeby uprościć to już możliwie najbardziej. No, jak już będzie najbardziej uproszczone, no to, żeby dodać m do n, i to będzie odpowiedź na zadanie. No dobrze, co to jest za sześciokąt, o który nas tutaj pytają? Wiemy, że to jest sześciokąt równoboczny, czyli wszystkie długości boków w sześciokącie są takie same. Ale nie jest powiedziane, że jest foremny, co oznacza, że kąty nie muszą być takie same. Wiemy natomiast, że jest wypukły. Co to znaczy jest wypukły? Wielokąt wypukły to taki, w którym dowolne dwa punkty w jego wnętrzu można połączyć odcinkiem prostej, w ten sposób, że ten odcinek będzie również leżał wewnętrzną wielokąta. No więc na przykład taki sześciokąt, który teraz tutaj narysuję, taki sześciokąt na przykład, nie jest wypukły. No bo jak wezmę takie dwa punkty, no to... Odcinek, który je łączy, wystaje poza ten sześciokąt, czyli taki sześciokąt nie jest wypukły, a nasz ma być wypukły. No dobrze. No to narysujmy sobie teraz układ współrzędnych, żeby zaznaczać te wierzchołki, bo tutaj mamy jakieś dane na temat ich współrzędnych podane. Więc powiedzmy, że to jest oś Y, to będzie oś Y, tutaj będziemy mieli oś X. No, i wiemy, że punkt A leży w początku układów współrzędnych, czyli punkt A ma współrzędne 0, 0. Punkt B ma współrzędne B i 2. W ogóle te współrzędne Y są ograniczone do tego zbioru, więc ja może tutaj sobie zaznaczę. Tutaj mamy 2, no i ten punkt B leży gdzieś na tej prostej. Y równa się 2. Powiedzmy, że to będzie gdzieś tutaj. Tu będziemy mieli punkt B o współrzędnych B i 2. Kolejne punkty muszą leżeć na kolejnych wielokrotnościach dwójki, czyli Y równym 4, 6, 8 i gdzieś tutaj będzie 10. No i te współrzędne mają być różne, czyli nie mogą się powtarzać, więc 0 już wykorzystał punkt A, dwójkę wykorzystał punkt B. Teraz zastanówmy się, gdzie leży drugi sąsiadujący z punktem A wierzchołek naszego sześciokąta to będzie wierzchołek F. No tutaj dwójka już jest zajęta, zero jest zajęte, więc następna będzie czwórka. Nie może leżeć gdzieś tam wyżej, na szóstce, bo później byśmy musieli wracać do czwórki, a zatem nasz sześciokąt nie byłby wtedy wypukły. Czyli wierzchołek F będzie leżał gdzieś na tej prostej tutaj, w ten sposób, że żeby ten sześciokąt był równoboczny. Czyli jak tu mamy długość S, powiedzmy, no to tutaj też musi być długość S. No to powiedzmy, że tutaj gdzieś będzie ten wierzchołek. No i ten odcinek też ma długość S. Kolejne wierzchołki muszą leżeć na prostych Y na 6, 8, 10 i odpowiednie pary boków mają być do siebie równoległe. No i to jest wierzchołek F. Teraz weźmy drugi, sąsiadujący z punktem B, wierzchołek, czyli wierzchołek C. On musi leżeć na jednej z tych prostych Y na 6, 8 lub 10. No nie pojedziemy od razu do 8 albo do 10, bo to będzie za daleko, czyli będzie leżał gdzieś na prostej Y na 6. No to powiedzmy, że to wypadnie gdzieś tutaj, żeby te boki były mniej więcej równe. Czyli tutaj będziemy mieli C, teraz D, albo 8, albo 10, no ale ja obstawiam 8 i nawet jestem przekonany, że musi leżeć na osi Y, a skąd ja to wiem? No wiem to stąd, że skoro ten bok ma mieć długość S, tak samo jak ten, teraz tutaj w pionie ta odległość jest taka sama, bo w obu przypadkach jest ona 4, czyli ten odcinek... Ma długość 4 i tutaj w pionie też musi być 4, czyli w poziomie musimy mieć również tę samą odległość w obu przypadkach. I wtedy te trójkąty, tutaj dwa, które są narysowane, stają się trójkątami przystającymi, nie ma innej możliwości. Tak? Czyli dokładnie ten wierzchołek E musi być dokładnie nad wierzchołkiem A. No i podobnie ostatni wierzchołek, czyli wierzchołek D, który leży na Y równa się 10, musi leżeć dokładnie ponad wierzchołkiem B. No, i ten sześciokąt nam się jakoś tutaj zamyka. Te odpowiednie pary boków mają być równoległe, czyli ten ma być równoległy do tego, ten ma być równoległy do tego, no, a ten ma być równoległy do tego. No, widać, że mniej więcej na moim rysunku to się, to się zgadza w pewnym przybliżeniu. Wszystkie boki mają długość S. No dobrze, to tyle wiemy. No i rzeczywiście te wielkości się nie powtarzają. A teraz co jeszcze wiemy? Wiemy, że miara kąta FAB jest równa 120 stopni. 120 stopni ma mieć ten kąt tutaj FAB 120 stopni. No to co my z tego możemy wywnioskować? Powiedzmy, że ten kąt, który tutaj mam przy przy podstawie, ja nazwę teta. Ten kąt nazwę sobie teta. No i ten kąt teta występuje w takim trójkącie w którym jedna z przyprostokątnych ma długość 2, a druga ma długość b. No i tutaj też występuje pewien kąt, który jest związany z kątem teta. No w jaki sposób on jest związany? No suma tych kątów ma być 180, czyli ten kąt na zielono tutaj zaznaczony, to będzie 180 stopni, odjąć 120 stopni, odjąć teta. Czyli to będzie 180 odjąć 120, to jest 60 stopni, odjąć teta. Czyli ten kąt tutaj po tej stronie to jest 60 stopni odjąć teta. No i on leży w takim trójkącie prostokątnym. Tamten trójkąt też był prostokątny. No i w tym trójkącie prostokątnym, który po lewej stronie narysowałem, przyprostokątna ma długość 4. No i teraz korzystając z tych informacji, spróbujemy teraz obliczyć na przykład sinus kąta teta. No bo sinus kąta teta, to jak widać z rysunku, to jest po prostu 2 dzielone przez s. Tak? No bo przeciwprostokątna ma długość s, a przyprostokątna naprzeciwko kąta teta ma długość 2. W tym drugim trójkącie sinus tego kąta 60 stopni odjąć teta jest równy 4 dzielone przez s, bo tam przyprostokątna naprzeciwko kąta ma długość 4. Czyli jeżeli teraz w tym równaniu po lewej stronie pomnożę obie strony przez 2, no będę miał że 2 sinus s to jest 4 przez s. No i to jest to samo, co tu, co to. Czyli mogę te dwie rzeczy do siebie przyrównać i dostanę takie fajne równanie, że sinus kąta teta pomnożony przez 2 to jest to samo, co sinus 60 stopni objąć teta. No i z tego równania spróbuję wyliczyć sinus teta. Skorzystam tutaj z tożsamości trygonometrycznej, którą wyprowadzałem już nieraz, no bo wiem. Jak się wyraża sinus różnicy kątów, że to jest sinus pierwszego kąta, czyli 60 stopni, razy cosinus drugiego kąta, czyli teta, odjąć sinus drugiego kąta, razy cosinus pierwszego kąta, czyli cosinus 60 stopni. Czyli dwa razy sinus teta będzie równe, sinus 60 stopni to jest pierwiastek z 3 przez 2, to powinniście wiedzieć, razy cosinus teta, odjąć sinus teta. Razy cosinus 60 stopni, a to jest z kolei równe 1 druga. Dobrze, mogę teraz do obu stron tego równania dodać 1 druga sinusa teta, czyli będę miał tutaj 5 drugich sinus teta po lewej stronie, a po prawej to mi zniknie. Zostanie tylko pierwiastek z 3 przez 2 razy cosinus theta. Teraz mogę obie strony pomnożyć przez 2 i będę miał równanie, że 5 razy sinus teta równa się pierwiastek z 3 razy cosinus theta. No i teraz chciałbym wyliczyć sinus teta, więc spróbuję cosinus teta zamienić na sinus za pomocą jedynki trygonometrycznej, no ale żeby to zrobić, to podniosę obie strony do kwadratu. No i będę miał po lewej stronie 25 razy sinus kwadrat teta, a po prawej stronie będę miał 3 razy cosinus kwadrat teta. Teraz skorzystam, tak jak mówiłem, z jedynki trygonometrycznej i zamienię cosinus kwadrat na 1 odjąć. Sinus kwadrat. Standardowy trik, jaki używamy przy, przy takich okazjach. No i teraz mogę do obu stron dodać 3 razy sinus kwadrat teta, czyli będę miał 28 razy sinus kwadrat teta, że to się równa 3. Podzielę obie strony przez 28, czyli sinus kwadrat to jest 3 dzielone przez 28, czyli sinus teta jest równy pierwiastkowi z 3. 28. Tutaj nie przejmuję się ujemnymi wartościami sinusa, dlatego że wiem, że kąt teta ma być kątem ostrym, więc zarówno sinus, jak i cosinus muszą być dodatnie. Dlatego tutaj podnoszę do kwadratu, wyciągam pierwiastki, zupełnie się tym nie przejmując, bo to jest kąt ostry w trójkącie prostokątnym. Obliczyłem sinus teta. Podkreślę sobie, żeby łatwo to móc tam odnaleźć. Czyli obliczyliśmy sinus. Mając sinus teta możemy obliczyć długość boku naszego sześciokąta. Bo tutaj mamy równanie, w którym występuje długość boku, czyli długość boku naszego sześciokąta S to będzie po prostu 2 dzielone przez sinus teta, czyli S jest równe. 2 razy odwrotność, czyli pierwiastek z 28 trzecich, taka będzie długość boku S. No, i teraz jak już mam bok s, to mogę próbować obliczyć pole. Zauważmy, że nasz sześciokąt składa się z takich części. Składa się z czterech takich trójkątów o wysokości powiedzmy h. Tutaj też są dwa takie trójkąty. Tutaj też jest długość h. Tutaj każdy z tych trójkątów jest przystający do pozostałych. Ja je teraz zakreskuję na fioletowo. We wszystkich tych trójkątach przeciwprostokątna ma długość s, a przyprostokątna jedna ma długość 4, a druga ma długość h. Czyli z czterech takich trójkątów się składa ta część. No i jest jeszcze taka część, która jest równoległobokiem, w którym jedna z podstaw ma długość 8, ta pionowa, a wysokość opuszczona tę podstawę ma długość b. Wystarczy więc, że obliczę h i b i będę mógł obliczyć pole. No to jak już znam s, no to mogę teraz stwierdzenia Pitagorasa skorzystać i obliczyć na przykład długość h. Od tego zacznę. No tu mam taki trójkąt, w którym jedna z przyprostokątnych ma długość h, czyli h kwadrat to będzie s kwadrat, czyli długość przeciwprostokątnej, odjąć długość przyprostokątnej, czyli 4 do kwadratu. No to obliczmy to. Równa się. s kwadrat to jest 4 razy 28 przez 3 Odjąć 4 do kwadratu, czyli 16. No mogę 4 wyciągnąć przed nawias, nie będę musiał mnożyć, czyli to będzie 28 trzecich odjąć 4. Jak sprowadzę do wspólnego mianownika, to będę miał 28 odjąć 12 trzecich, czyli to będzie 4 razy. 28 odjąć 12 to jest 16 trzecich. No to pierwiastek z tego to będzie h, będzie równe. 2 razy pierwiastek z 16 to jest 4 przez pierwiastek z 3, czyli to będzie 8 przez pierwiastek z 3. Taka jest długość tej wysokości h. Teraz jeszcze skorzystam z drugiego trójkąta prostokątnego, który tutaj mam po prawej stronie, w którym przeciwprostokątna również ma długość s, a przyprostokątna ma długość 2, żeby obliczyć długość tego parametru b. Czyli B kwadrat to będzie znowu S kwadrat odjąć tym razem 2 do kwadratu. Poprzednio mieliśmy 4 do kwadratu. No to obliczmy. S kwadrat to jest 4 razy 28 przez 3. Odjąć 4. Mogę wyciągnąć przed nawias czwórkę znowu. Czyli będę miał 4 razy 28 trzecich odjąć 1, czyli 3 trzecie jak sprowadzę do wspólnego mianownika. Czyli 28 odjąć 3 to będzie 25, czyli to jest 4 razy 25 trzecich, czyli b będzie równe pierwiastkowi z tego, czyli 2 razy pierwiastek z 25 to jest 5, pierwiastek z 3 to jest pierwiastek z 3. Czyli b ma długość 10 przez pierwiastek z 3. No to, tak jak mówiłem, mogę teraz obliczyć już pole, bo pole składa się po pierwsze z czterech pól takich trójkątów. W których jedna przyprostokątna ma długość 4, a ma, druga ma długość h, którą przed chwilą obliczyłem. Czyli to będzie 4 razy 1, druga, bo pole trójkąta to jest 1, druga, razy h i razy znowu 4. No to 1, druga razy 4 to będzie 2, razy 4 to będzie 8, razy h, a h jest 8 przez pierwiastek z 3. Czyli to pole będzie 64 przez pierwiastek z 3. To jest ta część. Fioletowa, a ta część zielona to jest pole równoległoboku, którego podstawa ma długość 8, a wysokość ma długość B, którą przed chwilą wyliczyłem, czyli ta druga część to będzie B razy 8. Tak a B jest 10 przez pierwiastek z 3 razy 8, to będzie równe 10 razy 8 to jest 80 dzielone przez pierwiastek z 3, czyli. To jest pole tego równoległoboku. No całkowite pole to będzie suma tych dwóch pól, czyli musimy dodać 64 przez pierwiastek z 3, dodać 80 przez pierwiastek z 3, to będzie w sumie 144 przez pierwiastek z 3. Chcemy mieć w postaci iloczynu, nie chcemy pierwiastka z 3 w mianowniku, czyli musimy rozszerzyć to przez pierwiastek z 3, przez pierwiastek z 3, czyli to będzie 144 razy pierwiastek z 3 przez 3, 144 przez 3 to się szczęśliwie podzieli i to będzie 120 na 3 to jest 40, 24 na 3 to jest 8, czyli to będzie 48 pierwiastków z 3. Takie jest pole. I jest rzeczywiście w takiej postaci, o jaką tutaj chodziło, m razy pierwiastek z n, gdzie pierwiastek jest wyciągany z liczby, której się już nie da bardziej tutaj uprościć. No i pytali o sumę tych dwóch liczb, czyli ile jest 48 dodać 3, no a to będzie 51. No i rozwiązaliśmy nasze zadanie.